starodruki i wzorniki. Jaką mają wartość i co zrobić, aby przetrwały? O tym była mowa podczas wernisażu, który odbył się 4 grudnia pod hasłem Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Jeden z najważniejszych projektów, bo to, co prezentujemy na stałych wystawach, są to najczęściej obiekty, które są w bardzo dobrym stanie i które się nadają do wystawienia. Ale muzea to nie tylko wystawy, to nie tylko wydarzenia takie bardzo efektowne, to także właśnie taka praca codzienna, czyli opracowywanie zbiorów, ale też przechowywanie ich w dobrym stanie. Obiekty, które nie były poddane konserwacji, ulegają oprócz zwykłym zniszczeniom samodestrukcji fizycznej i chemicznej. To znaczy zbyt suchy papier ma tendencję do kruszenia się, a zatem każde uszkodzenie mechaniczne, każde obrócenie tej kartki wiąże się z niebezpieczeństwem. No dobrze by było, żeby ten druk został nie blakł, żeby można było za 20, 30, 50 lat również przeczytać to, co jest w tych cennych, naprawdę starych księgach. Starodruki wytypowane do konserwacji posiadają dużą wartość naukową, historyczną oraz artystyczną. Z projektu uzyskaliśmy pieniądze na 10 starodruków, w tym jeden wzornik szklarski. W następnym roku również 10 takich obiektów zostanie odrestaurowanych, ale już mamy plany na kolejne lata, ponieważ mój dział szkła artystycznego, posiada w swoich zbiorach 35 sztuk takich starych wzorów, więc chcemy je jak najbardziej zabezpieczyć i pokazywać jak najczęściej. Z działu sztuki pochodzi 8 starodruków, które są prezentowane na wystawie. One są ważne z kilku względów. Przede wszystkim prezentują bardzo różne ośrodki drukarskie, ośrodki wydawnicze właściwie tego czasu, a mówimy o latach od 1616, bo wtedy pochodzi najwcześniejszy starodruk, do lat 20. XVIII wieku. Także prezentują właściwie taki przekrój przez literaturę wydawaną w krajach niemieckich, można tak szeroko powiedzieć, właśnie w tym okresie XVII-XVIII wieku. Ale mamy też jeden starodruk pochodzący z Lejdy, bardzo ciekawy. Są to głównie rzeczy związane z religią, bądź to Biblię, bądź to jakieś pisma dotyczące właśnie kwestii religijnych. Mamy bardzo, bardzo ciekawy zbiór kazań jezuickich, również z właśnie początku, właściwie z końca XVII wieku. Natomiast jest też właściwie dwa obiekty, wiążą się ściśle z Jelenią Górą. Jest to jedna z Biblii, właśnie tych pięknie wydanych, pięknie oprawnych Biblii, która należała do rodziny Risenbergów, a była to rodzina tutaj działających w Miłkowie laborantów. I to jest bardzo ciekawe, na stronie tytułowej widnieją nazwiska wszystkich kolejnych właścicieli tej Biblii. Podczas wernisażu wręczone zostały także nagrody dla uczestników warsztatów, które odbywały się pod hasłem Zdobnik Szkła. Myślę, że i młodsi, i starsi dowiadują się więcej na temat naszej muzealnej kuchni, czym tak naprawdę muzealnicy się zajmują i jak to powinno wyglądać. Więc dla nas to święto. Myślę, że Państwu też się będzie podobać. Możliwość obejrzenia starych na przykład Biblii i wzorników, to jest dobre. Co myślisz o tych właśnie starych wzornikach i wzorach?
bardzo dobrze zachowane i pokazują nam, jak się zmieniało pismo i tak dalej, same książki, jakie wielkie kiedyś były i ciężkie. Podoba Ci się ta wystawa? Wystawa jest bardzo interesująca i pokazuje też przede wszystkim możliwości dzisiejszej technologii i tych rzeczy, jakie możemy zrobić, aby przywrócić świetność dawnych przedmiotów. Jak te Biblie, na przykład Biblia Marcina Lutra czy jego kazania, naprawdę są zachowane w idealnym stanie. Wystawa w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze czynna będzie do 24 grudnia, a projekt Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz dofinansowano z budżetu województwa dolnośląskiego.